Cześć Wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokos Flya, to jest ekspert FPS Multiplayer numer 5 i dzisiaj słuchajcie, będziemy obgadywali Call of Duty Advanced Warfare, czyli najnowszą część Call of Duty, która ukaże się 4 listopada i jest ze mną Świder. Siemanko, witam wszystkich. W roli specjalisty od Call of Duty, ponieważ grasz znacznie więcej ode mnie w tą serię. Jesteś znacznie lepiej zorientowany, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy jej dotyczące. No specjalista to bym nie przesadzał, ale no, gram dużo. No. Grasz dużo, dokładnie. Słuchajcie, materiał jest naprawdę zatrzęsienie, ponieważ na Gamescomie został pokazany cały multiplayer. Bardzo dużo informacji. Postaramy się zmieścić w bardzo krótkim czasie to wszystko opakować. Po więcej informacji możecie wejść na stronę livespot.pl, tam jest cała olbrzymia sekcja poświęcona Call of Duty Advanced Warfare i tam też będą się ukazywały najnowsze informacje, tam też będzie mój artykuł, tam też będzie również materiał Świdra dotyczący kustomizacji, optymalizacji naszej postaci w Advanced Warfare oraz wiele innych różnych materiałów, także zapraszam Was serdecznie, a my słuchaj, lecimy z tematem Świder. Jedziemy. Zaczniemy, słuchaj, od grafiki. Grafiki, która jest robiona na nowym silniku, podobno. Tak. Innym niż Infinity Ward Engine. Natomiast jak obserwuję gameplaye z tego silnika, gameplaye, które są do dyspozycji aktualnie z Advanced Warfare, między innymi na przykład na stronie charlieintel.com, no to niestety ta grafika nie jest jakaś oszałamiająca, nie różni się jakoś za bardzo od tego, co mieliśmy zaprezentowane w Call of Duty Ghosts. Tak, dokładnie. No tutaj masz rację. Powiem ci tak, między Call of Duty Modern Warfare 3 a Call of Duty Ghosts rzeczywiście była różnica. Można było to zauważyć na wszystkich gameplayach, między innymi te efekty cząsteczkowe i tak dalej. To rzeczywiście była różnica. Gdy odpalimy sobie Call of Duty Ghosts na Ultra, gra wygląda naprawdę nieźle. Tutaj między Ghostem a Advanced Warfare nie ma już takiej różnicy, przynajmniej tak według mnie. Nie jest nic, co zwalałoby z nóg, tak? Nie ma nic takiego oszałamiającego. Rzeczywiście grafika wygląda dobrze, elementy są w porządku zrobione, szczególnie postacie, bronie nawet w porządku wyglądają. Wiadomo, my tego za dobrze teraz nie możemy zobaczyć, bowiem mamy skompresowane wideo na YouTube, tak? Mhm. Tak naprawdę w pełnej krasie będziemy to widzieć dopiero na własnych monitorach, ale widać już na pierwszy rzut oka, że ta różnica między Ghostem a Advanced Warfare nie jest tak duża, tak? No wszystkie gameplaye, które zostały udostępnione, możecie zobaczyć na livespot.com oraz na charlieintel.com, czyli gość z USA, który ma dostęp do bety i sobie pogrywa, pokazał tam zresztą mapy i tryby, także zachęcam Was do przejęcia tej grafiki. Faktycznie, tak jak mówisz, jest bardzo duża różnica pomiędzy Ghostem a Modern Warfare 3 na przykład, Modern Warfare 2, ale również Black Ops 2, Black Ops 1. Ale tutaj między Ghostem a Advanced Warfare ta różnica jest dosyć niewielka. Tak. Dlaczego zaczynamy od grafiki? Ponieważ kwestie graficzne najbardziej poruszają społeczność Call of Duty, bo grafika to jest taki konik, powiedzmy, żeby ludzie nie myśleli, że to jest kolejny odgrzewany kotlet w serii. Dokładnie. No grafika to też jedno, tak? Trzeba patrzeć, że grafika może być wspaniała, ale optymalizacja pod starsze komputery może być zupełnie inna. I to właśnie mieliśmy przykład w Call of Duty Ghost chociażby, gdzie gra była niegrywalna co najmniej do stycznia na połowie komputerach, więc kiepsko. No, mam nadzieję, że tutaj takiego problemu nie będzie, musimy się o to modlić, słuchajcie. Dokładnie. Także okej, przechodzimy teraz do takiego omówienia, powiedzmy, kustomizacji naszego bohatera, naszego żołnierza. Przede wszystkim, powiedzmy sobie, egzoszkielecie. Co daje nam egzoszkielet? Otóż egzoszkielet daje nam na tych mapach niesamowicie dużą mobilność. Coś, czego nie było wcześniej w serii. Dokładnie. Bo te wszystkie wślizgi w Call of Duty Ghost, które były przedstawiane przez Activision jako coś wow, rewolucyjnego, co napędzi bardzo rozgrywkę, no... To jest nic. Tak, to jest nic w stosunku do tego, co mamy w Advanced Warfare.
Dokładnie, mamy dokładnie te skoki, dash boost, szczególnie ten podwójny skok, który się będzie naprawdę przydawał w grze, w rozgrywce. Mamy taką sytuację, że biegnie za nami wróg, my wykonujemy skok do tyłu, rondujemy za nim i możemy już spokojnie go tutaj zabić. Tak więc tak to wygląda, że na pewno te skoki będą bardzo przydatne. Trzeba też podkreślić, że skok, czyli wykorzystanie w ogóle egzoszkieletu, będzie widoczny na minimapie wroga. To znaczy, że jest to tak, jakbyście strzelali po prostu. Jesteś widoczny jako czerwona kropka, tak? Chyba, że używamy perku, który to maskuje, tak? Jesteśmy wtedy niewidoczni na radarze, ale rzeczywiście mam nadzieję, że to trochę zbalansuje tę rozgrywkę, bowiem tutaj, gdy widzimy na jednej mapie wroga za ścianą, znajdujemy jakieś okno, już zaraz dwa skoki i jesteśmy tam. Więc wygląda to tak, że ta rozgrywka będzie naprawdę szybka. Jestem ciekaw, jakie to będzie też miało zastosowanie w LMG i tam Eslu i tak dalej, nie? No tak, no mamy tutaj, słuchajcie, oprócz jetpacka mamy doskok, mamy odskok bardzo duży, mamy skoki w bok, Tak, te także. skoki w bok naprawdę będą chyba wykorzystywane najbardziej. Ktoś, kto opanuje ten movement, no wiadomo, będzie rządził, tak? Będzie rządził na mapie. Mapy też są dostosowane do tego. Mapy są dosyć otwarte, przestrzenne. Mapy są podobne wielkością do Call of Duty Ghost. I tutaj jest taka moja obawa co do tego. Jak intensywna będzie tak naprawdę ta rozgrywka, ponieważ wiemy, że w Call of Duty Ghosts istniały takie momenty dosyć długiego przestoju, gdzie szukaliśmy się z przeciwnikami na Tak, tej tutaj mapie. mamy, jak to podkreślili twórcy, specjalne dostosowanie tryby, tak? Mamy oczywiście przeniesiony hardpoint, dominację, team deathmatch i tak dalej, te tryby, które już były, ale tutaj wspomnę już kokos o nowym trybie, czyli tak zwany uplink, tak? Coś, co mówiłem ci, że kojarzy się z futbolem amerykańskim, Albo z piłką coś jak ręczną. albo z piłką ręczną, albo z Quidditchem starego Pottera, też można tak sobie to skojarzyć, czyli mamy tak zwaną piłkę bądź kulę, która jest tam z Satelitę jakąś to chyba satelitę, specjalnie określają. nazwana rzecz, w ogóle tam nieważne, i mamy dwie bazy. Dwa takie portale, przez które musimy przerzucić tę satelitę. I to jest dobre. Są oczywiście dwie drużyny. Tutaj będzie raczej duży nacisk na teamplay, ponieważ komunikujemy się, jeden drugiemu rzuca tę satelitę jak granat mniej więcej, podaje mu to do ręki, biegnie następny i tak próbujemy właśnie dostać się do tego portalu, żeby przerzucić tę satelitę i zdobyć punkt. Za każde przerzucenie jest jeden punkt, za przerzucenie plus wlecenie do tego portalu mamy dodatkowe dwa punkty. No, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w praktyce. Naprawdę nieźle się zapowiada. No tak, ten tryb jest bardzo mocno nastawiony na teamplay, na chronienie tego gracza, który niesie piłkę, który niesie tą satelitę, ponieważ ten gracz niosący satelitę nie może jednocześnie strzelać, ale na przykład może satelitę odrzucić do gracza z przeciwnej drużyny, zabić go, potem wziąć tą Tak, satelitę. tak. Także naprawdę bardzo duża różnorodność tutaj może być. Nieźle. I ku temu służą właśnie te otwarte mapy, te skoki do skoki. Także zobaczymy, jak to się będzie prezentowało przede wszystkim w rozgrywce. A przykładowe rozgrywki możecie zobaczyć na przykład na charlieinter.com. Gdzie są gameplaye z tego, między innymi właśnie dokładnie z trybu uplink i jak to wygląda w praktyce. Słuchajcie, teraz przejdziemy do czegoś takiego, co się nazywa tworzenie własnego żołnierza. Tworzenie żołnierza będzie polegało na tym, co mieliśmy już dostępne w Black Ops 2, a mianowicie na punktach, które przeznaczamy na przykład na to, ile weźmiemy perków, jakie to będą perki, czy weźmiemy dodatki do broni, czy nie, będziemy dysponować 13 punktami, dlatego Tak. to wszystko nazywa się Peak 13. Dokładnie, w Call of Duty Black Ops mieliśmy Peak 10, tutaj nam to zrobili na Peak 13, czyli tu mamy 3 punkty więcej. Warto również tutaj wspomnieć, że dokładnie jakby system wybierania klasy jest ten sam, ale dochodzi nam do tego score streak, który również wchodzi w te 13 punktów. To znaczy, mamy możliwość wybrania trzech score streaków i tutaj już zużywają się te 3 punkty, czyli mamy na resztę klasy 10, ale można również pójść w taką opcję i zagrać bez score streaków i mamy wtedy 13 punktów do rozplanowania na inne gadżety w naszej klasie, takie jak broń, jak granaty czy inne rzeczy, których jest tutaj naprawdę dużo. No dokładnie, słuchajcie, no na pewno będzie również coś takiego jak specjalista, tak? Wtedy nie będziemy w ogóle używali tych skostików. No jestem ciekaw, ile punktów na przykład będzie kosztował specjalista. Ja jestem ciekaw właśnie, ile oni w ogóle pokazali tych scorestików w tej becie, a ile będzie w pełnej wersji, tak? Na pewno wiemy, że wszystkiego nam nie pokazali, to samo z broni, mamy dużo pustych slotów tutaj w listach broni, szczególnie gdy patrzymy na No SMG, właśnie. snajperki i tak dalej. Mamy po trzy bronie bodajże, a tam trzy strony
zadowolone mogą być. Tak, więc będzie tego dużo. A propos score streaków, to jest też świetna rzecz. Aktualnie mamy do dyspozycji w tej becie pokazanych 7 score streaków. Bardzo dużo z nich jest podobnych oczywiście do score streaków z poprzednich wersji. Na przykład mamy coś takiego jak, żebym to ja tylko powiedział tą nazwę, jak Goliath, który jest bardzo podobny do Kolosa albo Juggernauta w poprzednich częściach Call of Duty. Ale słuchajcie, to co jest świetne, to co jest nowością w tych score streakach, to jest ich modyfikowalność. Dokładnie. Otóż na przykład możemy zmodyfikować sobie wieżyczkę, dodać do niej to, że będzie wypuszczała rakiety zamiast strzelała pociskami, że będzie mogła obracać się o 360 stopni, albo że będziemy mogli ująć ją w dłonie i latać z tą wieżyczką po całej mapie. To jest dobre, ma to swoje plusy właśnie, ale też są też minusy oczywiście. Każde ulepszenie będzie nas kosztowało jakieś punkty dodatkowe, czyli dajmy, że ulepszenie wieżyczki, która jest za 700 punktów, kosztuje kolejne 100 punktów. Dodanie do niej rakiety, możliwości obracania się o 360 stopni kosztuje kolejne 100 punktów. Tak więc 700 plus 100 mamy 800 punktów i trudniej będzie nam nabić tego score streaka, tak? Dokładnie. I słuchajcie, a propos punktów, wracają właśnie punkty, wracają score streaki. Co chcę tutaj podkreślić? To samo, co było w Black Ops 2, czyli ilość zdobytych punktów niekoniecznie przez zabicie, ale na przykład przez przejmowanie danego punktu w dominacji albo przez łapanie flagi, asysty, albo chociażby strzelanie bramek w uplinku, w trybie uplink, tak. Będzie to punktowane, także możemy mieć 0 zabić na koncie, tylko te punkty, za które będziemy kupowali score streaky. I jeszcze a propos score streaków, będą score streaky kooperacyjne, czyli Diamond of Core streaku Warbird, gdzie będziemy latali taką maszyną wojenną, będziemy mogli wsiąść ze swoim kumplem do tego, czyli kumpel nabił Warbirda, a my będziemy również do tego mogli wsiąść i kosić nieprzyjaciół. Trochę jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w praktyce, czy jeśli dany członek drużyny nabije tego score streaka, wsiądzie do tego paladyna, warbirda, czy innego chopper gunnera, czy każdemu się pojawi w tym momencie, że on właśnie wszedł do tego score streaka i każdy będzie mógł spróbować dołączyć, czy on będzie wybierał tego gracza, który dołącza. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, nie? Dokładnie. Słuchajcie, a propos score streaków, mamy coś takiego jak supply drops. Supply drops to jest coś takiego, co jest w Battlefield 4, czyli paczki, które dostajemy. Pakiety bojowe. Pakiety bojowe, dokładnie, ale w supply drops będą 3 różnego rodzaju rzeczy, w zależności od tego, jaki supply drop odblokujemy, coś może nam się trafić. Po pierwsze, są to przedmioty do modyfikacji naszej postaci wyglądu, czyli różnego rodzaju hełmy, buty itp. itd., bo tego będzie bardzo dużo, o czym zresztą potem powiemy. Po drugie, będzie coś takiego jak weapon loot, czyli o co w tym chodzi? Otóż mamy do dyspozycji karabin szturmowy AK-12, ale odmian tego karabinu AK-12 będzie aż 10 odmian. Jedna odmiana karabinu AK-12 będzie bardziej celna, ale będzie miała mniejszą szybkostrzelność, druga będzie miała większą szybkostrzelność, ale na przykład będzie zadawała mniejszy damage itp. itd. I właśnie te różne rodzaje broni będziemy odblokowali dzięki supply dropom. No jest to ciekawy pomysł. Na pewno będzie multum tych broni, będzie wiele wyboru, ciężko będzie stwierdzić, która tak naprawdę jest najlepsza. Chociaż tutaj warto również wspomnieć o tym firing range, tak? Każdą broń, każdą odmianę karabinu będzie można sobie stestować, tak? No, każdą odmianę karabinu plus do tego dodatki. Tak, do tego generalnie dodatki. Łącznie broni oraz ich odmian będzie łącznie 350. Dużo. Jest naprawdę niesamowicie dużo i będziecie mogli dobrać taką broń i taką jej odmianę do waszego stylu gry. Także kustomizacja i indywidualizacja klasy sięga kompletnie z zenitu, jeżeli chodzi o serię Call of Duty. Miejmy nadzieję, że twórcy nie wykorzystają tego i nie dowalą na miliona mikrotransakcji na wejściu. Kup sobie Adidasy, kup sobie skarpety i tak dalej. Nie? O tym jeszcze będziemy rozmawiali, jak nam czas pozwoli. Słuchajcie, także w supply dropach będą character gear, będzie weapon loot, czyli pukaweczki ich odmiany, oraz będzie coś takiego, co się nazywa reinforcements. To będą jednorazowe wzmocnienia w meczu, trochę podobne do kart, tak jak było właśnie karty w Titanfallu. Będziemy mogli przed meczem wybrać jakiś reinforcements, który na przykład w drugiej minucie aktualnej rozgrywki odpali nam, dajmy na to, care package, który będziemy mogli sobie upuścić na mapie, albo na przykład jakiś dodatkowy perk.
No jest to ciekawe, na pewno to spowoduje, że znowu rozgrywka będzie bardziej dynamiczna, tak? Ludzie będą Bardziej gonić dynamiczna. do tego kerpaky, czy też kolejny perk no, pozwoli na ładne rozpoczęcie meczu, tak? No, może być ciekawie, powiem szczerze. Mam nadzieję, że to będzie widoczne dla każdego w tym tak zwanym Virtual Lobby. Właśnie, bo Virtual Lobby to jest kolejna nowość w Call of Duty Advanced Warfare. O co tutaj chodzi? Otóż, jeżeli mamy w lobby 12 graczy, to możemy zobaczyć, jakie klasy ma każda osoba z tych 12, czyli jakich perków używa, jakie bronie, jakie skorstiki, jakie modyfikacje do tych broni. Pozostaje pytanie, wydaje mi się, że klasę będziemy musieli wybrać przed dołączeniem do lobby i kiedy będziemy w lobby, nie będziemy mogli tego już zmienić. No miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądać, chociaż powiem szczerze, no jest to takie drastyczne posunięcie. Ja bym wolał, żeby tego nie było. Jestem przeciwnikiem. Wolę raczej szykować swoje klasy tak, żeby przeciwnik nie wiedział, z czym się spotka, tak? Tutaj gramy w otwarte karty i każdy widzi, kto co ma, więc no jest to ciekawe. Zobaczymy, jak to No będzie tak, wyglądać. budzi to pewne kontrowersje, Tak. że tak bym powiedział. Okej, słuchajcie, teraz poruszymy kwestię levolution na mapach, czyli zmieniających się warunków fizycznych występujących skryptowo albo po aktywacji gracza. Na przykład na mapie Defender, którą możecie sobie obejrzeć, gameplay z tego możecie obejrzeć, mamy do czynienia z wielką falą tsunami, która się będzie okresowo pojawiać na mapie, która będzie zalewała brzeg mapy. Każdy, kto się tam znajduje, po prostu zostanie uśmiercony. Albo na przykład na mapie Ascent będziemy mogli aktywować automatyczne wieżyczki, które będą nam zabijały graczy przeciwnika. No jest to ciekawe, powiem szczerze, ale też nie popadajmy tutaj w jakiś zachwyt, ponieważ nie jest to nic takiego nowego, nic specjalnego, ponieważ z takimi jakby field orderami z interaktywnym otoczeniem mieliśmy do czynienia w poprzedniej części Call of Duty, konkretnie właśnie Call of Duty Ghosts, gdzie już w DLC mieliśmy różne wulkany, które spływały i zalewały na przykład tutaj przeciwników, tak więc takie różne interaktywne właśnie zdarzenia z otoczeniem były, mogliśmy przewracać stację benzynową na mocy Octane w multiplayerze, mogliśmy robić różne rzeczy, które powodowały śmierć przeciwnika, tak więc nie jest to tak naprawdę nic nowego, nie? No jest to wyjście na pewno naprzeciw oczekiwaniom graczy, tak? Ponieważ no, największy konkurent serii Call of Duty, czyli Battlefield, ma to zaimplementowane w znacznie większym stopniu. Także wyjście naprzeciwko oczekiwaniom graczy. Mam nadzieję, że Activision będzie coraz bardziej wychodziło i coraz bardziej słuchało się społeczności graczy, z czym oczywiście ci wszyscy giganci mają niesamowite problemy. I ostatnia rzecz, o której chciałbym tutaj powiedzieć, to jest coś takiego jak Create an Operator. To jest niesamowicie podobne do tego, co mamy w Call of Duty Ghost, czyli Dostosowywanie własnej postaci. bardzo dużo różnego rodzaju rzeczy do skórek, dodawanych do skórek postaci, czyli na przykład różnokolorowe hełmy, rękawiczki, To naramienniki, Smita. buty, wszystko. To będziemy mogli modyfikować dzięki między innymi supply dropom. I tutaj pojawią się, słuchajcie, na 100 mikrotransakcje. Zielone Adidasy, skarpety z Nike'a, inne rzeczy pewnie się pojawią. No, ciężko to będzie wyglądać, zobaczymy. Naprawdę elementów personalizacji jest dużo. Poprzez naramienniki, kostium, buty, przez fryzury, w ogóle twarze, no to już logiczne. W ogóle można grać mężczyzną, kobietą, no to jest oczywiste. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno pojawią się mikrotransakcje. Miejmy nadzieję, że nie tylko z itemami, ale na przykład będą też bronie. No na pewno będą skórki do No, broni, to jest stuprocentowo. To się kamuflaże pojawiło w tak Black Ops zwane. 2, Tak, pojawiło prawda? się pierwszy raz w Black Ops 2, potem przez Ghost, już tego było multum, naprawdę. Nie szło tego ogarnąć. Znaczy, ja mam wielką nadzieję, że możliwościami kustomizacji nie spierdzielą klimatu tej gry, jak to ma miejsce na przykład w Call of Duty Ghost, gdzie możemy na mapie zobaczyć jakiegoś punka, możemy zobaczyć gościa ubranego w tęczowy kamuflaż albo kosmonautę, co po prostu Dokładnie. psuje klimat. Mam też wielką nadzieję, że nie będziemy mogli modyfikować wyglądu skorstrików. Albo nie będziemy mogli modyfikować wyglądu skorstrików w takim stopniu, żeby to psuło klimat. Aha.
No miejmy nadzieję, że tego nie będzie. Chyba do aż takiego kroku by się raczej nie posunęli. No zresztą bardzo dużo jest negatywnych komentarzy na przykład pod filmem Call of Duty Ghost promującym nowe kustomizacje, nowe skórki. Mhm. Ja zresztą sam się do tego dołożyłem, jak tylko zobaczyłem właśnie nowe wideo Call of Duty Ghost promujące nowe skiny, nowe ubiory, to... Oczywiście dałem łapę w dół i bardzo dużo było takich komentarzy, żeby nie robili po prostu pajacerki z tego wszystkiego. No mam nadzieję, że pajacerki nie będzie w Advanced Warfare, bo inaczej... No kamuflażem, ale nie można przesadzać, tak? Właśnie, jeśli chodzi o wzory na przykład. Dokładnie. Słuchajcie, zmieściliśmy się praktycznie w 20 minutach w tym materiale. Tak jak powiedziałem, po więcej informacji zapraszam Was do tego, żebyście odwiedzili stronę livespot.pl, gdzie pojawią się różnego rodzaju materiały. Zachęcam Was również do obejrzenia filmu o kustomizacji klas w wykonaniu Świdra, do którego oczywiście link zamieszczę w opisie tego filmu. Świder na pewno też będzie dostarczał inne, równie wartościowe materiały z tej gierki. O tak, zapraszam serdecznie. No cóż, to może być albo hit, albo kit. Także już niebawem premiera 4 listopada. Listopada, dokładnie, bo październik, listopad ciągle mi się mieli. Już niebawem 4 listopada możecie kupić edycję Day Zero. Tak, ona zapewnia 24-godzinny dostęp wcześniejszy. Jeden dzień wcześniej możemy sobie odpalić pełnego multika i już nabijać levele na double. Dokładnie, XP. Możecie odpalić jeden dzień wcześniej, będzie podwójny EXP, będą nowe skórki, nowe broni, w ogóle kupujcie! Dobra, także dzięki Ci, Świder, serdecznie za udział w tym materiale. Dzięki bardzo. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie tego do końca. Oczywiście do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Cześć. Hej, hej.